Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku zrobimy sobie pojedynek pomiędzy starter pakiem nordyckim po lewej stronie i po prawej belgijski. W obu są karty limitowane XXL. Zobaczymy jakie wpadną. Dodatkowo są również małe limitki, więc to będzie nie, nie tylko pojedynek, ale i porównanie. Tym razem nie będzie żadnego chowania, tylko od razu będziemy prezentować. I co my mamy tutaj w wersji nordyckiej? Limitką dużą jest Ronaldo, czyli Portugalia. Teraz malutka karta 150 coins. Do tego Polsen i powinna jeszcze być gdzieś jedna, a nie nawet dwie. mamy tutaj je. jest Lindelof i Ronaldo. czyli to są karty limitowane z wersji nordyckiej. trzy saszetki. a teraz sobie otworzymy wersję belgijską. W dół musimy przesunąć. O. Teraz belgijski starter pack. W nim mamy również dużą limitkę, tak jak już mówiłem, ale jest to jeden Azart, czyli będzie pojedynek Portugalia kontra Belgia. Jeżeli chodzi o limitki, to mamy tutaj. Również Cristiano Ronaldo małego. I Mertensa. Czyli ostatnio trafiłem te karty. Więc zawsze w starter packu belgijskim będą identyczne karty. Jest też 150 końst. Czyli jeżeli chodzi o zawartość. To moi drodzy. Wszystko się zgadza oprócz jednej limitki. W nordyckim jest jedna limit, limitka więcej w starter packu. Natomiast pozostałe, sami widzicie, po jednej dużej Również te same limitki 150 coins Ronaldo w obu, po trzy saszetki Pojedynek Portugalia kontra Belgia Na zmianę będziemy otwierać Tutaj szukamy Portugalii, natomiast tutaj Belgii Niemcy Raz i dwa Szwecja Holandia, ponownie Szwecja, Lustig, Ukraina, Finlandia i Polska, czyli tutaj nie wpadła Portugalia. No a tutaj szukamy Belgii. Austria, Niemcy, tutaj mamy Turcję, Danię. Ukraina, Białoruś, Szwajcaria i stadion w Kopenhadze, więc też nie wpadła nam Belgia. Wracamy na stronę nordyckiego starteru: Finlandia, Ukraina, Turcja, jest, a nie, tak, Portugalia. Tutaj szukamy Portugalii, więc jest pierwszy punkcik. Włochy, Austria. Włochy i Belgia. Nie liczy się, bo Belgię szukamy tylko w tych. Więc jest prowadzenie, moi drodzy. 1-0. Co mamy w Starter starterpaku belgijski? Holandia, Walia, Francja, Szwecja, Anglia. Dania, Finlandia i Czechy. No więc znowu nic nie wpadło. Zostają nam ostatnie sztuki. Mamy Francję, popatrzcie, tutaj Belgia jest. Następnie Dania. Wow, mamy Nordyka również. Rumunia, Quason. Kwejson. Mamy Quasona, Szwecja. I Rarka jeszcze, no co za saszetka Mamy Gnabriego No pięknie Hiszpania i oficjalne logo no, naprawdę mega saszetka teraz Z Rarką i z Nordykiem Prowadzenie nadal Portugalii 1.0 No i teraz zobaczymy czy jeszcze w tej saszetce Wpadnie nam ktoś z Belgii Turcja, Szwajcaria Ponownie Szwajcaria Walia Stadion w Bilbao Turcja Francja i Chorwacja. No niestety, nie wpadło nic dla Belgii, więc z pojedynek wygrywa Portugalia z Cristiano Ronaldo. Moi drodzy, napiszcie w komentarzu, co myślicie na temat obu starterpaków, który Waszym zdaniem bardziej się opłaca. Limitki mamy różne. Tutaj duża XXL Ronaldo, jak sami widzieliście, zawsze będzie ta sama, bo już otwierałem drugiego starterpaka. I znowu wpadnam Cristiano Ronaldo XXL. Natomiast w wersji belgi belgijskiej zawsze będzie jeden Hazard XXL plus te same małe limitki. To wszystko dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!